Witam Was w kolejnym odcinku z gry Mini Basketball. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie jakieś pierwsze ulepszenia, zmiany w drużynie oraz zagram dwa mecze za stówkę. Zapraszam do oglądania. Podobnie jak w mini futbol, możemy sobie oddać codzienny rzut do kosza, no nie strzał, rzut. Play free oczywiście. No i zobaczmy, czy się uda trafić. Jak tu to... Co? Aha, dobra, bo ja nie wiedziałem, co tu mam zrobić. Ej, mogę jeszcze raz? Aj, było blisko, było naprawdę blisko. Czemu tak tyle razy mogę to robić? O, udało się. Mamy to. Trzeci raz zaliczony. Ej, ile to mam razy robić? No teraz się nie udało. Kolejny raz. Teraz to się w ogóle zagapiłem. No i dobra, przeglądnijmy sobie tą grę, zobaczmy, co tutaj jest w sklepie. Daily deals oczywiście jakieś tutaj są. 140 pieniążków, okej. Może sobie edytujemy trochę zawodnika, jeżeli mogę. O, jest taka fajna zielona koszulka, zielono-czarna, weźmiemy sobie ją. Podenki też takie są, wszystko możemy sobie takie wziąć. No niestety butów takich nie ma, także niech zostaną te niebieskie. Piłkę do kosza, o tak, lepsza. O, nawet cylinderki sobie możemy wybrać, nieźle. Ale na razie mam tylko tą. O, coś mamy w misjach, mamy coś do odebrania, także oczywiście sobie to biorę. Podobnie wszystko działa jak w mini futbol. Mamy jakąś paczkę, zobaczmy, co tu jest. 31 pieniążków. O, jeszcze coś, jednak sobie ulepszymy zawodnika jeszcze dzisiaj. I mamy nową koszulkę. Akurat jak zmieniałem? Okej, mogą być nagrody, idziemy sobie rozegrać jakiś może mecz, co jeszcze? Ile tych paczek jest? Dobra, otwieramy sobie. To będziemy mieli ulepszeń troszkę w drużynie. No to trochę sobie poulepszamy. Ulepszymy tu sobie Willa. O, i znowu jakąś misję zrobiłem. Ulepszymy sobie Andre. Bardzo tanio, bo za 5. No i wymieniamy tutaj Willa za Jonesa. I oczywiście, no nie, tych nie wymieniamy. Okej, niech tak na razie w teamie zostanie. O, no i kurczę, jeszcze mecz nie zagrałem, a tutaj poziom wbity. No to i znowu będziemy musieli coś zmieniać. Jezus, dobra, formację sobie damy inną. Czy coś jeszcze? Oczywiście, że coś jeszcze. Ulepszenia, no tak. O kurczę, logo sobie może zmienimy? Dobra, to idziemy do teamu sobie zmienić tutaj formację na nową. Czemu by nie? Cofamy. No i kolejna misja. Ile tych misji dzisiaj zrobię? Dobra, odbieramy tu sobie w misjach wszystko. To musimy zrobić, co się da, jak na razie. No i ulepszenia oczywiście. Kolejna paczka tutaj będzie. I zobaczmy. Pieniążki, ulepszenia, logo. No i możemy sobie jeszcze tutaj zrobić ulepszenia zawodnika Ali, jak najbardziej. Będziemy mieli już wspaniałą, dobrą drużynę. Nie no, żartuję, nie będzie taka dobra. Na razie jeszcze coś zrobiłem, okej. Jeszcze mogę go ulepszyć, hejko. Nie wiem, jak się to czyta, nie mam pojęcia. Będę czytał hejko. No nie, jeszcze mecz mnie zagrałem, już dwa poziomy wybiłem. Co to ma znaczyć, widzowie? Tu się w ogóle mecze gra, nowa formacja. Przed chwilą zmieniłem przecież formację. Co to ma znaczyć w ogóle? A tutaj sobie możemy coś kliknąć do odblokowania, czy nie za bardzo? No, nie za bardzo. Dobra, idziemy sobie zagrać mecz 1 na 1. Na początek może tutaj, no nie mamy w sumie wyboru za dużego, lecimy sobie D-block, zobaczymy, kogo nam tam wylosuje. O, jakaś kobitka. Lecimy z meczykiem, tutaj zawodnik ma 109 punktów, ja 76, ale ja dopiero zacząłem grać i zobaczymy, co z tego będzie, proszę Państwa. Zobaczmy sobie tutaj kawałek tej animacji. Chciałbym już zobaczyć kolejny stadion, ale to nie będzie tak szybko, na pewno, kurczę, oczywiście. Czekajcie, bo tu jest jakieś małe wojsko. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Co oni tak szybko mi tutaj kosza strzelili? Nie. Rzucili. Dobra. Dobra. Zaczynajmy. Dobrze. Podaj tam gdzieś. Okej, i teraz rzut do kosza. No i mamy to. O to chodzi. Jamal. Bardzo ładnie. No i drużyna przeciwna zaczyna. Aj, było blisko. Odebranie piłki. Odbierzcie mu tą piłkę, ale niestety jeszcze nie jestem tutaj doświadczonym zawodnikiem. Kosz za koszem. Tutaj. Pada. Dobra. Znowu zaczynamy. Czy to będzie samotna akcja?
O kurczę, jaki rzut! Proszę państwa, Ali, bardzo dobry zawodnik się zapowiada. Nawet się nie spodziewałem, że to trafię, ale... No kurczę, ciężko tutaj naprawdę utrzymać się przy piłce na takim małym boisku. Dobra, odbierz mu to. Dlaczego oni nie chcą jej odebrać? No i... Udało się! Posłuchał mnie, los mnie posłuchał i... Ale było blisko do... Jeszcze raz, to było piękne! Klint! Mamy już ile? Jaki jest wynik w ogóle? Jaki mamy wynik? 7-4. Wystarczy, że to utrzymamy. Ale to na pewno nie będzie takie proste. Jak się to piłkę odbierało? Czemu oni nie chcą mi piłki odebrać? Stop, nie rzucaj! Dobra. Lecimy. I znowu samotna akcja. Ej, co to ma znaczyć w ogóle? No niestety nie trafiłem. Zaraz będzie koniec pierwszej połowy. Stop, jak się tą piłkę odbierało? Czemu oni nie chcą mi tej piłki odebrać? Tego nie wiem, stop! Dobrze, dobra obrona. Podanie, może jakaś mini akcja, może tak. Podanie. No ale akcja. Niestety nie trafiłem, ale jeszcze by była okazja, gdyby nie gwizdek sędziego. Okej, lecimy z drugą połową. Jak się to piłkę odbiorą? Na E czy na spacji? Spróbuję na spacji. Albo na tym i na tym. No i co tu się dzieje? Okej, ja jestem przy piłce. Także spróbujmy sobie tutaj z daleka rzucić. No i udało się. Will. Bardzo ładnie. Mamy 10-4. W ogóle możecie pisać w komentarzach, co sądzicie o tej grze. Ja tutaj nie wiem. Na razie zagubiony jestem. Nie wiem, o co chodzi. Zaczyna drużyna przeciwna. Ja tutaj desperacko walczę o piłkę i wywalczyłem. Kurczę. A myślałem, że nie będzie łatwo. I czy uda się trafić? Proszę państwa, Ali. Ale jestem pro gamerem. Mini basketball. Nie ma co. 13-4. No i drużyna przeciwna zaczyna. Ja też już zaczynam kapować, o co tu chodzi. Rzut z daleka, proszę państwa. Co tu się dzieje? Clint deklasuje tutaj drużynę przeciwną. W ogóle nie ma o czym mówić. Noby. No i dobra. Ale... Nie, stój! O, dobrze, odebranie piłki. Podaj gdzieś tam. Dobrze! Dobrze, to była akcja, proszę państwa, Ali! Kolejny kosz w tym meczu. No to chodzi, o to chodzi. Elegancko. No już wiadomo, że to wygram, także już nie ma tutaj jakichś emocji, ale... Ale... Nie mogę dopuścić do tego, żeby oni jeszcze mi rzucili. O, perfekcyjnie! No jeszcze... O nie! Trafił. Myślałem, że tego nie trafi. Ali trafił na szczęście do kosza i jeszcze powiększamy swoją przewagę. 21-4. Może sobie jeszcze jeden meczek zagramy. Oj, stop! Zatrzymajcie ich! Oj, no i nie trafili na szczęście. Już myślałem, że to będzie kosz, ale na szczęście im się nie udało tego honorowego kosza rzucić. No i proszę państwa, kolejny Clint. 24 do 4. Cóż za wynik. Dobra, odbierzcie mu tą piłkę, panowie. No udało im się jeszcze raz rzucić. No ale wiadomo, ja już to wygram. Spróbujmy jeszcze powiększyć swoją przewagę. Może z daleka. No, było bardzo blisko. Na samym środku mi się wydaje to było. Nie wiem, dlaczego nie trafił, powinien trafić. No i koniec meczu. 24-6. Cóż za wynik. Ja jestem w szoku. No i lecimy sobie dalej zobaczyć. Wygrywam. Pewnie level wbije. Nie wiadomo, co tam jeszcze. Zaraz sobie to wszystko obczaimy. Paczki jakieś, okej. Awansowałem na 65. miejsce w Brass League. O, no i tutaj już możemy... nie, tutaj możemy dopiero wystartować to i musimy czekać 2 minuty. 3 minuty w sumie, 3 minuty, 2 minuty 53 sekundy. I możemy to otworzyć oczywiście za jednego gema. No i co, czy coś tu mamy do zmiany?
A, nic sobie nie zmienia. Może sobie logo zmienię na... To mi się podoba. Wiem, że to jest nowe, ale to jest jakieś takie fajne. Chociaż dobra, pewnie wszyscy to mają, to zmienię se na to. Całkiem niezłe. No i co? Myślałem, że coś tu jeszcze będziemy mogli zrobić, a tu nic nie możemy zrobić. Także zagramy sobie jeszcze w tym odcinku jeden taki mecz. A welcome pack, ja to w ogóle odbierałem? Zobaczmy. Zobaczmy. Chyba nie odbierałem. O kurcze, ale ze mnie frajer. 300 pieniążków. O nie, co ja zrobiłem? Okej, co jest dalej? 40 gemów, ale... Masakra, fioletowa paczka, ale ulepszenia. Zaraz sobie jeszcze pójdziemy ulepszyć tych zawodników. Koszulka nowa. Dobra, szybko idziemy do teamu poulepszać zawodników. Tutaj Freda możemy sobie ulepszyć za 50. No i myślę, że to będzie już od razu tutaj zamiana. Tutaj z Alim się Fred zamieni. Myślę, że Freda to zapamiętamy szybko. Jonesa, czy sobie ulepszać? Czy się to opłaca? No dobra, ulepszę sobie za 5. To nie jest dużo, okej, tego już sobie też ulepszę. Elijah, nie wiem, jak się to też czyta, wymawia, nie wiem. Nową tutaj formację sobie możemy dać, a no dobra, zmienimy sobie, czemu nie. No i zagramy sobie w tym odcinku jeszcze jeden taki mecz, może wbijemy poziom, zobaczymy, kogo nam wylosuje. Aleksander, dobra, lecimy z meczem. I już tutaj myślę, że sobie mogę przewinąć te animacje i od razu lecimy. Czekajcie, na spacji? Na spacji, czyli... Co? Co to było? Ej, panowie, kurczę, to... Grajcie tak, jak ja wam misteruję, a nie jak wy chcecie. Dobra, zaczyna drużyna przeciwna, spróbujmy tutaj odebrać piłkę. Czy to będzie łatwy mecz? Tego nie wiem. Czy trudny? Drużyna wygląda na doświadczoną i mamy to! Will rzucił pierwszy raz do kosza. Nie wiem, jak to mam mówić. Pierwszy kosz w tym meczu. Okej. Drużyna przeciwna zaczyna. Czy ten mecz będzie taki prosty też? Odbierz mu tą piłkę. Stop! O kurczę! Nie! Udało się odebrać. Nie wierzę. Oni też! Kurczę, przejęli piłkę. Nie, nie pozwólcie im tutaj nic zrobić już. Dobrze i... Pięknie, mamy to. Jamal. Mamy 6-0. Kolejny kosz dla naszej drużyny. Bardzo ładnie. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie wiele takich w dzisiejszym meczu. Odbieraj mu tą piłkę. Henryk. Czemu Henryk? Nie wiem, ale w każdym razie... Rzucili, niestety, do naszego kosza. No i jest 6-2. Musimy troszkę powiększyć tą przewagę. Panowie, z tak daleka? Oszaleli, naprawdę oszaleli. Dobra, odbierajcie mu tą piłkę. O nie, no i to mój błąd był, to mój błąd. Ale udało się jeszcze piłkę odebrać. Zobaczmy, jakaś akcja tutaj konstruowana. Rzut nietrafiony. Ale jeszcze może być okazja, znowu nietrafiony. Jeszcze okazja. Znowu nietrafiony. Trzy takie okazje i niestety nie udało się trafić. Dobra, teraz muszę... Kurczę, odbierajcie mu tą piłkę. Jest znowu piłka odebrana, podanie. I próba rzutu. Nie! Dlaczego? Powinien to trafić. Okej, koniec pierwszej połowy. Wygrywamy 6-2. No i zobaczmy, czy teraz też będzie tak dobrze. Aj, nie udało się przejąć piłki. Dobrze, może rzut z daleka, może, czemu nie? Nie udało się, jeszcze przy piłce nasza drużyna, jest, mamy to. Hejko strzelił. Jaki śmieszny on jest. Taki ma, jak on ma, wąsika i brodę. Okej. Już prosta droga do wygranej, myślę, tutaj będzie. Odebrana piłka znowu. I... Nie no, jak to mógł przerzucić? Przecież to było idealna okazja. Dlaczego tego nie trafił? Aha, wiem. Może dlatego, że trzymam sprint i... Aj, odebrał. Muszę przestać trzymać sprint. Nie no, przerzucie. No i teraz bardzo ładnie. Will, piękny. Rzut. piękny. Mamy to. Możecie pisać w komentarzach, w ogóle nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. Możecie pisać w komentarzach, czy wam się podoba ta seria, czy kontynuować ją, czy chcecie więcej,
czy w to gracie. Mi się dziwnie w to gra, zatrzymajcie ich! No, udało się Hejkowi z przeciwnej drużyny. Musimy tutaj naprawdę uważać. Najlepiej, żebym tu jeszcze troszkę tej przewagi zrobił. Czy jakieś podanie, czy samotnie? A, tam samotnie, co? To! Mogłem jednak podać. Mogłem jednak podać, ale nie trafił, nie trafił, skurczybyk. Dobra, teraz będę podawał. Dobrze, dobrze. Blisko, ale niestety nie trafiony. Zobaczmy dalej. Odbierzcie mu piłkę, panowie. Oj, znowu ja przy piłce. A dokładnie Jamal i będzie... Rzut do kosza, tak, kurczę, ja bym lepiej rzucił, jakbym rąk nie miał. Ale mamy to, w końcu Clint. Udało się zdobyć większą przewagę. 12 do 4. Może być. No i zaraz koniec meczu. Wygrywamy kolejny mecz. Czy wbijemy poziom? Zaraz się okaże. Tak, koniec meczu. Ale czy wbijemy poziom? Tego nie wiem. Dobra. No i 12 do 4. Bardzo ładnie mi to poszło. Szybko, sprawnie. Czy jakieś nagrody tutaj będziemy mieli do odebrania? No, awansujemy na 47 miejsce. Nie, nie teraz. Znaczy nie chcę. Fajne, ale nie teraz. Możemy tutaj sobie otworzyć tą paczkę, którą sobie wcześniej puściliśmy. Także otwieramy. Co tu mamy? 30 pieniążków. Ulepszenia, ale to już w kolejnym odcinku sobie będziemy robić. I możemy sobie kliknąć kolejną paczkę do odblokowania na kolejny odcinek. A w tym odcinku wystarczy. Czy w kolejnym odcinku na pewno będziemy sobie musieli zagrać jeszcze taki jeden mecz, jeden na jednego, żeby dobić poziom. No i potem zobaczymy. W sumie jeszcze nie mam planu. Także ja się z wami żegnam, zapraszam do zostawienia lajków, no i do usłyszenia.